Sprawdźmy, jak dobrze znasz samochody. Za chwilę zobaczysz pary znaków firmowych, a twoim zadaniem będzie wskazać, który jest poprawny. Na początek coś prostego. Jak wygląda logo Audi? Oczywiście, że chodzi o to. Toyota to najlepiej sprzedająca się marka samochodów na świecie. A jak wygląda jej znaczek? Pewnie, że tak. A teraz Ford. Wybierz poprawne logo. Tak, chodzi o to po prawej. Następne w kolejce – Volvo. Jak sądzisz? Tak, to właśnie ten znaczek. Idziemy dalej. BMW. Nawiasem mówiąc, logo przedstawia flagę Bawarii, jednego z niemieckich landów, z którego wywodzi się ta marka. A zatem, które logo jest poprawne? To po prawej. Lexus istnieje na rynku dopiero od 33 lat. Marka powstała w 1989 roku. Czy zdążyłeś zapamiętać, jak wygląda logo tych pojazdów? Oto i ono! Firma Peugeot została założona w 1810 roku i początkowo produkowała młynki do kawy. Od 1886 zajmuje się produkcją aut, które jednak nie pachną kawą. Jak wygląda logo marki? Jasne, prawa strona. Lamborghini to dziś marka luksusowych pojazdów, ale firma zaczynała od produkcji ciągników. A jak wygląda logo samochodu? Brawo! Nazwa Fiat to akronim nazwy przedsiębiorstwa Fabrica Italiana Automobile Torino, co po polsku oznacza włoską fabrykę samochodów w Turynie. A jak wygląda logo marki? Poprawny jest znaczek po prawej. Tesla jest jeszcze młodsza niż Lexus. Firma została założona w 2003 roku. A co z jej logo? Oto i ono. A co powiesz o Alfa Romeo? Zgadzam się. A marka Dodge? Kojarzysz? To będzie to. Marka Mercury została założona przez Forda. Liczy sobie 83 lata. Nie są to zbyt rozpoznawalne samochody, ale może akurat wiesz, jak wygląda ich znaczek. Chodzi o ten po lewej. A teraz pokażę ci dwa autentyczne logo, a twoim zadaniem będzie odgadnąć, o które mi chodzi. Przykładowo, które logo to znaczek Hyundai'a? Obrazek po lewej. Ten po prawej to logo Hondy. I kolejne dwa. Jak wygląda logo Chevroleta? Chodzi o znaczek po prawej.
Ten po lewej to Citroën. Który znaczek należy do Renault? Ten po prawej. Znaczek po lewej to logo Mazdy. A który znaczek to logo Subaru? Ten po lewej czy po prawej? Ten po lewej. Znaczek po prawej to Suzuki. I kolejne zadanie. Które logo należy do Mitsubishi? Znaczek po lewej. Ten po prawej to logo Opla. Daewoo to południowo-koreańska marka pojazdów. Jak wygląda jej logo? Chodzi o znaczek po prawej. Obrazek po lewej to logo Infiniti, luksusowej marki koncernu Nissan. No dobra, kolejna para. Wskaż znaczek Cadillaca. Ten po prawej czy ten po lewej? Chodzi o logo po prawej. To po lewej to oczywiście Porsche. A teraz podniesiemy nieco poprzeczkę. Pokażę Ci samochody, a Twoim zadaniem będzie odgadnąć, co to za marka. Pierwszy obrazek. Jak sądzisz? To Lamborghini. Mówiłem, że produkują pojazdy rolnicze. A teraz coś prostszego. Na przykład taki oto samochodzik. Założę się, że znasz odpowiedź. To oczywiście Tesla. No dobra, i znowu coś banalnego. Jak myślisz? To Jeep. A rozpoznajesz to auto? To oczywiście Volkswagen Beetle. A teraz coś nowego. To znana marka. Na pewno ją kojarzysz. To Bentley. Mam w garażu dwa takie cacka. Znaczy, chciałbym mieć. To najsłynniejsza marka samochodów na świecie. Co to może być? Tak, to Toyota. I kolejny pojazd. Co to za marka? Mercedes, rzecz jasna. Nieźle się prezentuje. Jak myślisz, co to za marka? Land Rover. To najdroższy samochód na świecie. Wiesz, o jakim aucie mowa? To Ferrari, a konkretnie model 250 GTO z 1963 roku. Kosztuje 70 milionów dolarów plus koszty paliwa. Okej, a teraz pokażę Ci logo bez napisów, a Ty powinieneś odgadnąć, co to za marka. Proste? No to startujemy. Co to za samochód? To czeska Skoda. Założę się, że to też uda Ci się odgadnąć. Co to za marka? Nissan. Przejdźmy teraz do droższych pojazdów.
Rozpoznajesz tę markę? To Rolls-Royce. A to znasz? Odpowiedź: chodzi o włoskie auto. To logo Maserati. Brum, brum. To luksusowa Honda, czyli... Acura. A teraz coś uroczego. Na pewno wiesz, co to za pojazd. To oczywiście Mini Cooper. A teraz brytyjski sportowy samochód. Kojarzysz tę markę? To Aston Martin. I znowu coś prostego. Dziś już była mowa o tej marce. Tak, to Ferrari, najdroższa marka samochodu. O proszę, pojazd z Australii. Kojarzysz? To Holden. Firma powstała w 1856 roku, więc ma już swoje lata. A teraz coś trudniejszego, ale może akurat wiesz. To japońska marka Daihatsu. A teraz najtrudniejsza część tylko dla prawdziwych znawców tematu. Pokażę ci wnętrza samochodów, a ty masz odgadnąć, co to za marki. Sprawdźmy, jak sobie poradzisz. Oto pierwszy samochód. Jak myślisz, co to za marka? To Toyota. Poznałeś? A teraz coś bardziej luksusowego. Kojarzysz? To Mercedes-Benz. I kolejne auto. Jak myślisz, co to za marka? To wnętrze Lincolna Aviatora. Tak, wiem, to było wręcz niemożliwe do odgadnięcia. Ostrzegałem, że nie będzie łatwo. Co powiesz na to? To mój Bentley. No tak, macie mnie, po prostu Bentley. I ostatnie zadanie. Co to za marka? To Jaguar Land Rover.